Bardzo krótko, tak przynajmniej się zapowiada, może potrwać planowane na środę posiedzenie Rady Miejskiej. Sesja została zwołana niespodziewanie, ale nie będzie miała charakteru nadzwyczajnej. Powód zgromadzenia jest prozaiczny, ale ważny. Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Suwałki na lata 2023-2041 związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa ulicy Emilii Plater i generała Władysława Sikorskiego oraz ronda Polskiej Organizacji Wojskowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Od lat oczekiwana przebudowa musi być wykonana i rozliczona do końca bieżącego roku budżetowego. Jeśli tak się nie stanie, uzyskana dotacja w wysokości 1,5 miliona złotych przepadnie. Bez zmian w wieloletniej prognozie finansowej, do których wymagana jest zgoda Rady, nie można podpisać umowy z wykonawcą, a co za tym idzie, rozpocząć robót. Ale do zaakceptowania uchwały w tej sprawie radnych chyba nie będzie trzeba przekonywać.